Na program zaprasza Telkap, dostawca usług w najnowocześniejszej technologii. Światłowód do mieszkania. Na początku marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli. W terminie od 6 marca do 31 marca 2017 będą wydawane i przyjmowane deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wnioski o przyjęcie do przedszkola, oczywiście w naszych wszystkich 14 przedszkolach publicznych. Od 3 kwietnia 2017 do 21 kwietnia będzie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne przez poszczególne komisje rekrutacyjne w przedszkolu. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona do 10 maja. Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie podana do publicznej wiadomości 16 maja. W tej chwili dysponujemy w 14 przedszkolach 68 oddziałami, w tym 1770 dzieci uczęszcza do naszych publicznych przedszkoli. Mamy jeszcze 30 miejsc wykupionych w przedszkolu niepublicznym Mali Olimpijczycy. Do tych miejsc w placówkach prywatnych miasto dopłaca 100% miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, czyli ponad 1000 zł. W tym roku być może pojawi się ich więcej. W tym roku już dochodzą dzieci 3-letnie, które mają prawo do wychowania przedszkolnego. To się nazywa, że prawo, czyli powinny być przyjęte, ale nie muszą być przyjęte, prawda? Tak samo dotyczy to dzieci 4- i 5-letnich, natomiast 6-letnie dzieci wszystkie muszą być przyjęte do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w szkole. Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach rośnie wraz z liczbą mieszkańców. Na szczęście w 2018 roku do użytku zostanie oddany zespół edukacyjny w dzielnicy Bąki. W jego skład wchodzi m.in. przedszkole z miejscami dla 100 dzieci.